Cześć. Witaj. Pomyślałem sobie, że nagram taki mini cykl na temat transformacji i procesu, w jakim jestem, jaki we mnie zachodził przez ostatnie lata, gdzie od dna, można powiedzieć, mojego, który osiągnąłem poprzez uzależnienie moje od substancji psychoaktywnych, po miejsce, w którym teraz jestem. Bo wiele osób, które obserwujemy, które gdzieś tam widzimy, one są już w jakimś punkcie wow, że go tak umownie nazwę. I tak naprawdę można odczuwać przepaść, która jest pomiędzy... Ja na przykład tak czasem czuję, że pomiędzy tym, gdzie ja jestem teraz, pomimo że jestem już w miejscu, o którym bym sobie kiedyś nie zamarzył nawet, że mógłbym być, ale cały czas jestem w procesie, cały czas mam jakiś cel, cały czas gdzieś się tam rozwijam, 100 razy upadam, dopada mnie zwątpienie, dopada mnie mnóstwo niefajnych emocji i odczuć. Natomiast właśnie często jest tak, że te osoby, które gdzieś już są wysoko, nie do końca pokazują ten proces, nie do końca pokazują drogę, jak się tam znalazły. Część osób się tego wstydzi, może część osób o tym nie chce mówić. Natomiast ja uważam, że fakt, że możesz skonfrontować swoje odczucia, swoje niefajne, swój niefajny czas, swoje takie zapętlenie, jakieś rezygnacje, porażki z tym, że te osoby, czy tam osoba, którą słuchasz, na którą patrzysz, też tak ma, może spowodować, że poczujesz się lepiej, bo to jest normalne. Nigdy nie jest tak, że jesteś cały czas, idziesz sobie po równej drodze pod górę, tylko zawsze jest góra, spadek, góra, spadek, góra, spadek. I ja też ostatnimi czasy przeszedłem taki etap mocnej irytacji i złości, który coś musiało przeze mnie przejść, coś musiało się przeze mnie przelać. I w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, ja poczułem, że jestem schodek wyżej, w innym przepływie, w innym zaufaniu, w innej energetyce, całkiem inaczej mi się myśli, funkcjonuje. Natomiast coś musiało się przełamać i to nie było złe, że to się działo, to się po prostu musiało zadziać. Coś musiało się wyczyścić, opróżnić, żeby pojawiło się miejsce na nowe. I u mnie to trwa, można powiedzieć, od 8 lat. A co takiego zdarzyło się 8 lat temu? 8 lat temu, kiedy spadłem z łóżka, przechlany i przećpany, i miałem właściwie do wyboru, chociaż to trudno mówić, że to był wybór, że albo tam zostać, albo poprosić o pomoc, wtedy przyszło do mnie takie olśnienie, że ja nie chcę tam być, że ja nie chcę już w tym tkwić, ja chcę to zmienić. I poprosiłem właśnie o pomoc i od tego czasu zaczęła się bardzo powolna droga w górę, chociaż usłana setką kamieni, ale i pomocnych ludzi, pomocnych narzędzi, pomocnych sytuacji, które się zdarzyły tylko poprzez to, że ja chciałem coś zmienić. Natomiast wcześniej doprowadziło mnie do tego takie, można powiedzieć, przemocowe dzieciństwo. Brak umiejętności radzenia sobie ze sobą, z emocjami, brak wiedzy na temat siebie, na temat swojego wnętrza, chociaż ja i tak się gdzieś interesowałem takim szerszym kontekstem życia, może trochę psychologii, może trochę wiedzy, jak ten świat funkcjonuje, co nie uchroniło mnie przed bankructwem, co nie uchroniło mnie przed tym, że brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze sobą doprowadził mnie do uzależnienia od alkoholu, właśnie uzależnienia krzyżowego od alkoholu i narkotyków, które wpędziły mnie w utratę wszystkiego, włącznie z domem, rodziną i firmą.
Później, żeby się z tego wydobyć, to... Bo tak naprawdę czułem, że to nie jest... To nie jest życie, to ja działając kompulsywnie doprowadziłem się do miejsca, w którym wszystko już mi tak bolało, że nie było za bardzo wyjścia, poszedłem na odwyk. Po tym odwyku znowu wpadłem w kolejną dziurę alkoholowo-narkotykową. Był kolejny odwyk, kolejna dziura. I na tym odwyku usłyszałem takie zdanie. I to jest właśnie dowód na to, że nigdy nie wiesz, co może zadziałać, nigdy nie wiesz, co może spowodować, że dana osoba zaskoczy, kiedy ją coś zainspiruje. Ja na jednej sesji właśnie takiej terapeutycznej usłyszałem, że osoby uzależnione, które coś ze sobą robią, będąc bardziej świadomymi tego, co się z nimi dzieje, stają się lepszymi ludźmi. I mi tak kliknęło wtedy, tak, ja chcę być lepszym człowiekiem. Po prostu chcę być lepszym człowiekiem. Fakt, może nie był to mój czas, żeby to się jeszcze od razu wtedy mogło wydarzyć, bo minęło wiele miesięcy od tego zdania, które usłyszałem, a właściwie lat nawet, żebym ja zaczął coś zmieniać. Natomiast te słowa gdzieś tam z tyłu głowy się kołatały i przyszedł moment, w którym postanowiłem coś zmienić, w którym już nawet nie miałem wyjścia. No, mogłem albo zostać tam, zachlać się na śmierć, albo pójść za głosem w głowie, który dał mi tą siłę do tego, żeby coś zmienić. I zacząłem zmieniać. To były lata kopania się potem z długami, to były lata kopania się z emocjami, zmiana paradygmatu w życiu, zmiana, uciekło mi słowo, przekonań na swój temat, na temat świata, na temat tego, kim ja jestem, kim są ludzie dookoła mnie, czym jest ten świat, czy jest coś więcej. Stosunek do Boga, siły wyższej, do... tego wszystkiego, co mnie otaczało, ludzi, którzy mnie otaczali. To było naprawdę bardzo trudne z tego względu, że osoba uzależniona, czy tam alkoholik, narkoman, mówi się, że zna tylko dwie emocje. I jest to, brzydko powiem, wkurwienie i jeszcze większe wkurwienie. I tylko w momentach używania przez chwilę czuć ulgę od tego. Natomiast potem trzeba było przepracować, dowiedzieć się w ogóle, nazwać emocje, które są we mnie, poszukać odskoczni od negatywu, od próby kierowania wszystkim i całym swoim życiem, puszczenie tego trochę, puszczenie lejcy poprzez wiele narzędzi, których się też nauczyłem, warsztaty różnego rodzaju, terapię, naukę tego, czym jest szczęście, czym są wdzięczności, godziny spędzone na pisaniu, przepisywaniu własnych uczuć, emocji na papier, z tego względu, że pisanie dekoduje tak naprawdę, bo inaczej mamy zapisane symbole, głowa myśli inny sposób i słowa też w inny sposób są przekazywane. Natomiast jeżeli pozostaniesz przy samych myślach, to przepracowanie pewnych rzeczy się nie do końca uda, albo robisz to z inną osobą, albo piszesz. Pisanie pamiętników zwiększa poziom odczuwalny, poziom w ogóle odczuwania szczęścia. Osoby, które piszą pamiętnik, rzadziej wpadają w depresję. Osoby, które, bo z tego względu, że pisanie nie na komputerze, tylko odręczne powoduje, że jesteś w stanie zrozumieć to, co myślisz, tak? Zdekodować tą głowę i w drugą stronę także to działa, że to, co piszesz, głowa inaczej odbiera. Zaczynasz mówić tym samym językiem, co twój mózg. I właśnie miesiące spędzone na pisaniu też pozwoliły mi
trochę zajrzeć do tego swojego wnętrza i gdyby nie to, że właśnie znalazłem się w tym miejscu, że leżałem tam koło tego łóżka, że osiągnąłem to swoje dno, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem. A jestem w miejscu, tak jak już powiedziałem na początku tego filmu, w miejscu, w którym w życiu bym nie zamarzył, że mógłbym być, bo ja myślałem, że będę do końca życia spłacał długi, że będę do końca życia gdzieś tam się borykał z problemami. One dalej są. One są w ogóle o wiele mniejsze niż były na początku. Właściwie ich już prawie nie ma, ale są jeszcze i w moim mentalu, i w sprawach organizacyjnych. Natomiast można powiedzieć, że nie tylko odzyskałem swoje życie, odzyskałem siebie, ale wręcz jestem w stanie zbudować więcej. Zacząłem w końcu kreować to, kim jestem, gdzie jestem i co robię. A nie jestem takim bezwolnym, taką bezwolną łódeczką emocjonalną, która jest rzucana przez czynniki zewnętrzne, to tam, chociaż i to mi się zdarza, bo nie potrafię w dalszym ciągu zapanować nad... Żyję tutaj, tak, w tym świecie, jestem zabiegany, czasami przestaję dbać o tą swoją higienę mentalną i też wbiję się w emocje, których nie chcę i potem jest mi się trudno z tego wykaraskać. O tym też będzie następny film, bo chciałbym to właśnie podzielić. Tutaj jest taki wstęp, skąd się to wzięło. Następny film będzie o emocjach, potem będzie o pieniądzach, o Bogu, sile wyższej i o energii. O używaniu energii i medytacji, właściwie o duchu, który pozwala i nie mylić tego tutaj z wiarą i tym, co czy kościołem katolickim, czy jakimkolwiek innym, bo nie o to chodzi. My jesteśmy duszą, jesteśmy ciałem, jesteśmy energią, która nas napędza. Nawet z punktu widzenia fizyki kwantowej, jeżeli sobie uświadomić, że wewnątrz każdego atomu, że wszystko jest zbudowane z energii, czy to jest kawałek metalu, gdzie na poziomie kwantowym to wszystko wibruje, czy to jest prąd elektryczny, czy to jest powietrze, tlen, czy twój organizm, to jeżeli dowiesz się, wiesz, jak tego używać, to całkiem inaczej wtedy jesteś w stanie kreować tą swoją rzeczywistość. I właśnie na poziomie tych paru etapów, o których chcę powiedzieć w następnym filmie, o narzędziach, których używałem i których nadal używam i które mi pomagały, być może uda Ci się znaleźć coś dla siebie, być może Cię coś zainspiruje. Natomiast celem tych filmów, oprócz tego, o czym już powiedziałem przed chwilą, przepraszam, byłem morsować, więc ta moja percepcja też inaczej działa i sposób wysławiania się, ale taka jest ta moja naturalność i taka jest moja osobowość i to, w jaki sposób mówię, więc albo to bierzesz, albo nie. Moim celem jest to, że pokazanie Ci, że potykanie się, wściekanie, wyrażanie emocji, popełnianie błędów, to jest normalne. To nikt nie jest, nie jesteśmy buddystami, czy tam osobami pustelnikami medytującymi w jaskini, którzy osiągają zen i są w stanie go utrzymać, bo żyjemy w takim świecie, w jakim okej, możesz używać narzędzi, ale utrzymanie stałego dostępu do źródła jest bardzo trudne. Wymaga naprawdę praktyki, a częścią praktyki i częścią coraz większego postępu jest popełnianie błędów. Możesz popełniać tych błędów mniej,
poprzez to, że obserwujesz ludzi, którzy tych błędów już nie popełniają albo popełniają ich mało. Natomiast wszystko musisz przetestować na sobie. Ja testowałem mnóstwo rzeczy, od rzeczy związanych z dietą, ze sportem, z medytacją, z oddechem, z relacjami międzyludzkimi i testuję nadal i jedne rzeczy ze mną gadają, inne rzeczy ze mną nie gadają i nie ma takiego rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy z nas ma inaczej funkcjonuje. No i tak to działa, tak to będzie u każdego przebiegać, że jeden mając naturalne predyspozycje do, nie wiem, do zdolności koncentracji będzie się lepiej odnajdował właśnie w, nie wiem, sprawach ducha, medytacji i skupieniu takiego mindfulness. Inne osoby, które tego nie mają, muszą to wypracować i będzie głowa gadała, będzie to przepływało. To nie ma jednej takiej recepty, która wszystko załatwi. Także życzę Tobie, żebyś popełniając błędy dochodził do swoich celów prędzej czy później, bo liczy się droga, a nie ten finalny cel. I pamiętaj jeszcze o jednym, że tylko Ty i wyłącznie tylko Ty jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za to, jak wygląda Twoje życie. Nie siostra, nie brat, nie szef, nie policjant. Ty i wyłącznie tylko Ty odpowiadasz za to, jak wygląda Twoje życie. I okej, nie masz wpływu na to, że ktoś Ci wjedzie w Twój samochód na skrzyżowaniu. Tu się z Tobą zgodzę. Natomiast masz wpływ na to, co Ty z tym dalej zrobisz. Bo wszystko jest kwestią interpretacji. Jeżeli nauczysz się interpretować właściwie, mi to zajęło bardzo dużo czasu i dalej zajmuje, bo jest mnóstwo rzeczy, na które nie mam wpływu, a chciałbym mieć i mnie to wkurza. Chciałbym, żeby to było jakieś bardziej zależne ode mnie, ale nie jest. Choćby korek, jak mam gorszy dzień, słaby i stoję w korku i patrzę, jak ci ludzie się poruszają w samochodach, kompletnie nie patrząc na innych uczestników ruchu, bo ja to nazywam wtedy egoistyczną bezmyślnością, bo gdyby się wszyscy sprężyli, poruszali się płynnie, nie byłoby tego korka albo trwałby o połowę krócej, no ale nie mam na to wpływu i naturalnie byłoby zająć się czymś fajnym, choćby słuchaniem jakiegoś fajnego materiału czy muzyki. A jak mam gorszy dzień, to się niestety daje ponieść fali negatywnej emocji. I cóż, nie wiem, mam się karać za to. Wyciągam wnioski, co się stało, że mam słabszy dzień, że się nie skoncentrowałem na utylizacji negatywu w sobie, że byłem mało uważny, że coś się zbiera. No, wyciągaj lekcje, edukuj się. A droga jest wyboista, aczkolwiek im dalej w las, tym może być bardziej gładka, przyjazna, znana, ze względu na to, że masz metody, masz narzędzia i masz świadomość tego, że tak to właśnie wygląda, bo jeżeli znasz reguły gry, to będziesz wygrywać. I z tym Cię zostawiam. Do zobaczenia, do następnego filmu o emocjach. Cześć.